Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Territorial Io. Dzisiaj zagramy sobie na mapie Swamp. Będzie to gra Free for All. Zaczynamy tutaj na północnym zachodzie tej mapy i zobaczymy, jak nam pójdzie. 17 osób w lobby. Kolega tutaj stwierdził, że dobrze Lulu zacząłby za nami. Nie, to nie jest dobre rozwiązanie na pewno. Będziemy się powoli rozwijać. Właśnie dobrze uciekł, bo tutaj dużo terenu mu nie zostawiliśmy. Będziemy mogli się rozwinąć ładnie, odciąć sobie, oczywiście odizolować nasz róg i lecieć później z całą resztą. Pakcik, też pakcik. I sobie czekamy teraz, rozwijając się we wszystkie piękne strony. Nie za szybko, bo będziemy potrzebowali oczywiście także jednostek do obrony, czyli standardowy opening. Możemy delikatnie, mocniej przycisnąć. Dokładnie. Żeby ładnie odciąć nasz róg. Zamknąłeś, ty widzę, że zamknąłeś, więc się tobą zajmiemy naturalnie. Jest. Tutaj także. Jak na razie wygląda to sympatycznie, zmniejszyć sendy, bo nie potrzebujemy wysyłać aż tak dużo jednostek. Tutaj fajnie się zadziało. Także... Ua! Ładnie wysyłają, powiem wam szczerze. Podoba mi się to, podoba mi się. Fajnie, róg mamy już odcięty, więc sympatycznie. Z tobą tam później sojusz, z tobą oczywiście także sojusz. W późniejszym etapie będzie potrzebny. Fajnie. Możemy sobie poprzejmować tutaj te tereny. Mamy sporo jednostek, sporo terenu. Jesteśmy na pierwszym miejscu. Tutaj szuga wyślę, my go zjemy naturalnie. I ostatni bot nam został także do zjedzenia. I właściwie teraz będziemy sobie czekać. Ok, atakuj przyjacielu. Lulu jest dobrym celem dla nas. Oczywiście, że jest cudownym celem. Więc jeśli zaatakuje, to my także zaatakujemy. Ale tutaj musimy robić wszystko, żeby... Aha, ty mi serce wysyłałeś. No, wysyłasz to wysyłasz. No ale cóż, do tego atakuj. Krestow też jest spoko opcją dla mnie. Ale widzę, że Lulu tutaj Alena atakuje. Nie fajnie. Oni mają tutaj łatwiejszą sytuację niż ja na północy z kolei. Ja mam jednak przeciwników, którzy są silni. A to mi nie sprzyja na pewno. Będziemy sobie czekać. Ty tego. Jestem na drugim miejscu. Wy we dwóch moglibyście tym się zająć. I ja wydaje mi się, że mogę już sobie delikatnie tutaj zaatakować. Nie polecam ci takich akcji sympatycznych, mój przyjacielu malutki. Ok. I teraz sobie odbierzemy teren. Oczywiście będziemy mieć go o wiele więcej niż na początku. Chociaż z jednostkami tak sobie stoimy i czekamy. Tutaj tego właściwie możemy usunąć, bo mi się nie przyda tutaj. Ty i ty atakujcie tego. Będziesz miał problem za moment. Tego sobie usuniemy tutaj z naszej wyspy naturalnie. I sobie poczekamy. Ty... Nie mogę tego atakować. Dobra, no poczekamy sobie po prostu. Nie będziemy nic atakować. Ty powinieneś atakować tego, ty powinieneś atakować tego, ty powinieneś atakować tego. I teraz sobie lecimy. Źle robisz, przyjacielu, bo już mam więcej od ciebie jednostek. Nie. Dobra. Musimy sobie go ubijać. Jeszcze trochę sobie go ubijemy. Tego. Ty się stałeś moim wrogiem numer 1.
Ja będę się tutaj bronił. I oni niech sobie atakują. Mi to riba. Poczekamy, zobaczymy, co się będzie działo. No, zaatakuj kogoś, to ja się będę mógł zaatakować, co ty na to. Ua, ładny full send. Idealny full send. Proszę Państwa, co tu się stało właśnie? To jest niesamowite. Nieprawdopodobna zamiana miejsc. Coś cudownego. Niesamowitego. Pięknie się udało to nam zrobić, ale teraz czekamy. Nikogo nie atakujemy. Broń Boże tutaj kogokolwiek atakować, bo nie możemy tak robić. Ze wszystkimi mamy... Aha, ty chcesz mnie tutaj zaatakować, tak? Okej. I super, idealnie. Kolega nie chciał mnie zaatakować i Ulsen poszedł na niego. Cóż za zmiana miejsc. Co tu się stało? Lecimy teraz z Big. The Biggest Retard. Okej. Też Ulsen. Też nie na mnie, jak to cudownie się ułożyło. Niesamowicie. Jak ludzie się tu nienawidzą, to jest nieprawdopodobne. Nie chcieli mnie zaatakować. Więc po prostu się atakowali nawzajem. Nieprawdopodobne, naprawdę nieprawdopodobne. Mamy 59% terenu. Więc generalnie teraz to jest kwestia czasu. Nie, OG, z tobą sojuszu, nie. Jedyne to mogłem wziąć z białym, ale on był tak zniszczony tam, że musiałem już go wyczyścić. Czy to jest jeszcze? Nie, to już jest bot, niestety. Chciałem jeszcze wziąć z nim sojusz, ale się nie udało. Więc wyczyścimy sobie oczywiście tutaj playera do końca naturalnie. Zajmiemy sobie wyspy, aby mieć te 95% terenu oczywiście. Bo te 95% nam się przyda. By wygrać, może już, może nie. Jak to będzie wyglądać? Już i cudownie. Serducho na koniec. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, zachęcam do subskrybowania. Mnóstwo innych odcinków z tej gry, jak i z innych na moim kanale. Także zachęcam do sprawdzenia. I oczywiście do kolejnego. Trzymajcie się. Hej.